Afera Banasia. Skąd urzędnik państwowy ma 400-metrową kamienicę w centrum Krakowa? Dlaczego były szef skarbówki i minister finansów PiS wynajmował gangsterom kamienicę, w której powstały pokoje na godziny? Na czym polegała znajomość i kontakty Banasia z gangsterami? Dlaczego brał od gangsterów za czynsz 400-metrowej kamienicy 3-4 tysiące miesięcznie? Służby nie zadziałały tak jak trzeba. Premier był bierny w tej sprawie. Jarosław Kaczyński milczy. Skończmy z biernością PiS. Idź zagłosuj 13 października.